Ale jesteś blada. Wow, jesteś bledszy ode mnie! Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie z gościem specjalnym Asią, czyli Malibu. Aloha wszystkim! I dzisiaj nagrałyśmy już film na kanał Asi, a teraz nagrywamy coś na mój kanał. I będzie to challenge. Dwa kłamstwa i jedna prawda. Będą dwie tury. Jedna będzie to historia z dzieciństwa do osiemnastki, a druga taka bardziej z życia dorosłego, nazwijmy to. Tak, także Asia rozpocznie. Ja rozpocznę. Dobrze, no to jedziemy z pierwszą historią, z dzieciństwa już zupełnego. Więc jak byłam małym dzieckiem, zaczęłam się uczyć jeździć na rowerze. A od zawsze byłam bardzo, bardzo uparta. W związku z tym, jak się dziecku tutaj stawiało w tym rowerze tego kija i rodzic nas asekurował z tyłu i tak chodziłam z tatą, żeby jeździć, to w pewnym momencie tata oczywiście puścił już cały rower, żebym jechała. Ja cały kawałeczek drogi przejechałam, natomiast później się spostrzegłam, że jadę już sama bez asekuracji. Wpadłam w panikę, wywróciłam się. Poturbowałam się całkowicie, miałam zdarte kolana, gdzieś tutaj się na twarzy rozbiłam, gdzieś tutaj rękę. Zarzuciłam gigantycznym fochem, awanturę zrobiłam, cała we krwi. Powiedziałam, że nigdy w życiu nie wsiądę na rower i tak też się stało, nie umiem jeździć na rowerze. To jest pierwsze. Okej. To moja pierwsza historia ma miejsce wtedy, kiedy chodziłam do zerówki. A jeżeli chodzi o takie czasy przedszkolne, szkolne, to tam bardzo popularne były różne takie jasełka na przykład. I właśnie tutaj o te jasełka będzie się rozchodziło. Ponieważ ja, mojej pani wychowawczyni, bardzo przypominałam Maryję, to dostałam taką i rolę. I musiałam tam zaśpiewać. No i w sumie wszystko szło super, szczególnie na próbach. Ale później, jak już wyszło co do czego i pamiętam, że miałam taką prześliczną, niebieską hadrę. I trzymałam tego Jezuska, taką lalkę na rękach i zaczęłam śpiewać, a ja, że nie mam głosu, to jeden brat mojej koleżanki tak na całą salę krzyknął, że Maryja fałszuje. Efekt był taki, że się rozpłakałam momentalnie, rzuciłam Jezusem o podłogę. Ja mam i wybiegłam. To jest taka pierwsza historia i miałam traumę i później w ogóle nie chciałam występować w żadnych jasełkach, bo cały czas miałam tego takiego małego pytka, miał 3 lata przed oczami, że nie potrafię śpiewać, dlatego też nie zrobiłam kariery piosenkarki. No tak. Druga historia to jest z czasów podstawówki, kiedy to w 6 klasie podstawówki, już tak bliżej wakacji, kiedy wszystkie oceny były wystawione, ustaliliśmy sobie z kolegą oraz koleżanką z klasy, z którymi razem się trzymaliśmy, że pojedziemy sobie sami na wycieczkę do Zakopanego. Oczywiście nie informując o tym rodziców. A urwiemy się ze szkoły, bo oceny już powiedzmy wystawione, więc bez sensu chodzić do szkoły, ładna pogoda. Kupiliśmy sobie bilety, ale też stwierdziliśmy, że każdy z nas musi wymyślić jakieś kłamstwo w domu, że nie wrócimy tam o godzinie cywilizowanej do domu, tylko bardziej pod wieczór. Tak też zrobiliśmy, ja poinformowałam swoją kuzynkę, z którą bardzo w dobrych kontaktach byłam i praktycznie co tydzień się po szkole też widziałyśmy. I stwierdziliśmy, wszystko ustalone, kuzynka miała mnie kryć, że ja po szkole idę do niej. No i pojechaliśmy do Zakopanego, było fajnie, pozwiedzaliśmy sobie tam wszystko, pochodziliśmy sobie po Krupówkę, było bardzo fajnie. W pociągu też całą trasę przejechaliśmy sami, nikt się w sumie nie dziwił nam, że takie szczyle małe jadą bez opieki żadnej na wycieczkę, bo tak naprawdę to była no, podstawówka jeszcze. Wróciliśmy do domu, jednakże był poślizg autobusu pociągu i po prostu stanęliśmy. I do Krakowa zamiast przyjechać o godzinie 17, dojechaliśmy o godzinie 19. Więc była jednak awantura w domu. To znaczy rodzice się pytali mnie, czemu tak późno wróciłam do domu. Ja powiedziałam, że byłam u kuzynki, zasiedziałam się. Jednak wyszło to, że nie byłam u kuzynki, ponieważ tata w międzyczasie zadzwonił do cioci spytać się, czy jestem tam, a mnie jednak nie było. A to były czasy przed jeszcze komórkami, tak naprawdę. Także później była karczemna awantura, ponieważ wyszło to, że pojechaliśmy do Zakopanego.
I był klops, później przez miesiąc wakacji byłam uziemiona tak naprawdę i jeszcze nie byłam dozwolona, dopuszczona do komputera, do telewizora. Była masakra istna. Druga historia wiąże się z tym, to już było w podstawówce, że miałam swoją najlepszą przyjaciółkę Ewę, którą oczywiście pozdrawiam, bo wiem, że ogląda. I siedziałyśmy razem na każdym prawie przedmiocie. I tutaj na historii była kartkówka. Tam z dat i tak dalej. I ja byłam jakaś zamroczona i podpisałam się jej imieniem i nazwiskiem. No i też trochę od niej pościągałam oczywiście. No i czyli kopiuj w klej łącznie z nazwiskiem. Kopiuj w klej wszystko. I później okazało się, że są dwie prace Ewy, a nie było mojej pracy i pani od historii się zorientowała, że która z nas musiała ściągać. No i oczywiście, że to byłam ja. Dostałam jedynkę na czerwono, bez możliwości poprawy i było mi wstyd, bo moja mama uczyła historii. To była ta historia. No. Ale tak w sumie to pani mnie później tam poprawiła tę jedynkę, ale też się z tego śmiała, zrobiłam takie copy and paste. A trzecia historia to jest czasów już tak bliżej liceum, no już liceum zupełnie. I pojechaliśmy na Sylwestra ze znajomymi. I na tym Sylwestrze było bardzo fajnie, ten Sylwester był już za Krakowem, jednak kolega jeden miał prawo jazdy i pożyczył samochód sobie od rodziców, tata mu dał samochód. No i byliśmy na tym Sylwestrze, ten kolega nie pił oczywiście. I w momencie, kiedy mieliśmy wrócić do domu, jemu się spodobała jedna koleżanka. A myśmy jechali samochodem, w którym było 5 miejsc, no a on się zaoferował, że jeszcze tą koleżankę odwieziemy do domu. I historia wyglądała w ten sposób, że nie mógł jechać dwa razy, ponieważ miał za mało paliwa. No i stwierdziliśmy, w czwórkę nie będziemy, cztery osoby nie będą jechać z tyłu, ponieważ no jednak policja mocno kontroluje i baliśmy się mandatu. W związku z tym było ciągnięcie losów, kto pojedzie w bagażniku. I oczywiście ja wylosowałam to i musiałam jechać w bagażniku te 30 km do Krakowa. Było to traumatyczne przeżycie i czułam się jak bohater z jakiegoś właśnie filmu albo serialu, jakbym została uprowadzona. Oczywiście dojechałam cała i zdrowa, aczkolwiek wspominam tą podróż bardzo, bardzo źle. A trzecia historia ma związek z rowerem. z rowerem. I tutaj na wakacjach bardzo często jeździłam z tatą na rowerach i z moją siostrą. I rowery trzymaliśmy u babci, tam bardziej za miastem. I raz stwierdziliśmy, że pojedziemy na te rowery. I pojechaliśmy, ale nagle wyskoczył mi pies taki spory na tą jezdnię. Ja się przestraszyłam i zamiast tylniego hamulca nacisnęłam przedni, przeleciałam przez ramę. Oberwałam sobie całą część buzi, kolana. Czuję to. Ja to czułam bardzo dobrze i wyraźnie, ale mój tato się przestraszył, a ja powiedziałam po prostu pojedźmy do babci. Weszłam, a tam stała mama. Prawie zemdlała, a ja mówię idę się umyć. Wzięli mnie do szpitala, tam kopnęłam lekarza, prawie go ugryzłam, bo ja się boję igieł. I nie chciałam, no ale zszyli mnie w końcu. Miałam całe wakacje mam takie zrąbane, bo miałam pół twarzy, no, zostawione na asfalcie. Także tak, to była moja trzecia historia. Więc teraz oceniamy się, która była fałsz, a która prawda. Więc myślę, że twoja pierwsza historia była prawdziwa. To z jasełkami? Tak. Nie. Nie? To dobrze wymyśliłaś. A myślę, że twoją dobrą historią była ta Sylwestrem. Nie! Czyli dobrze kłamiemy. Dobrze kłamiemy. Ty, która była dobra? Rower! A moja dobra była z kartkówką. No, faktycznie się tak podpisałam. No. To było w piątej klasie. Dobrze, to moja pierwsza historia była taka, że kiedyś na studiach, jak byliśmy ze znajomymi, to jak co roku odbywają się wianki. I byliśmy umówieni u kolegi na mieszkaniu, że wpierw się spotkamy, a później razem pójdziemy sobie na wianki. I wpadłam na pomysł, ponieważ moja mama miała w szafie sukienkę z takiej starodawnej krakowiaczki, ponieważ tańczyła krakowiaka i stwierdziłam, a wcisnę się w nią. Wcisnęłam się w nią.
i stwierdziłam, zrobię znajomym psikusa, czyli powiem im, że pojechałam w tej sukience przez całe miasto do nich, w takiej sukience krakowskiej, jeszcze ten taki tutaj wianuszek również wzięłam i ściemniałam im, że przejechałam tak przez cały Kraków, a tak naprawdę przebrałam się w windzie pomiędzy piętrami. Weszłam do klatki, zadzwoniłam domofonem, miałam tam 6 pięter, więc w windzie się przebierałam. Jeszcze już byłam na samej górze praktycznie i nie zdążyłam sobie zapiąć zamka z tyłu, z tej sukienki, więc tak naprawdę miałam do połowy pleców odsłonięte i oni się zaraz postrzegli, że jak to, ja pojechałam tak przez miasto? Ja mówię, tak, tak, no jestem zwariowana, więc coś takiego zrobiłam. Natomiast oni się pytają, ale ty wiesz, że ty masz sukienkę niezamkniętą do końca? A ja mówię, o tak, naprawdę, o to ja taka gapa przejechałam tak przez tą sukienkę. Później kazali mi iść na wianki w takim razie, skoro tak się odszczeliłam, to niech ja tak pójdę na te wianki. A ja mówię, nie, nie, ja nie chcę iść na te wianki i tak dalej, i tak dalej. I musiałam w tej sukience w rezultacie iść. A ciuchy swoje oczywiście miałam w wielkiej torbie, którą miałam ze sobą. No i dopiero pod koniec imprezy im powiedziałam, że tak naprawdę przebierałam się w windzie. A później przez cały wieczór można powiedzieć, że ludzie sobie prawie ze mną zdjęcia robili, ponieważ byłam dziwnie ubrana. Jedna miała miejsce w zeszłym roku, kiedy zaczęłam pracować w Anglii. Aha. I zadzwonił do mnie mój kierownik z pizzerii, ponieważ musiał uzyskać moje dane. Aha. No ja mu je podałam. Bo go w sumie tak znałam przez telefon, przedstawił się i wszystko, i było wszystko okej. Okay. Dopóki nagle nie dostałam kolejnego telefonu, jakieś pół godziny później z banku, że ktoś próbował zrobić zakupy na kwotę ponad 500 funtów z mojego konta. Ja tam nie miałam tyle pieniędzy, także była odmowa i się zapytali, co ja robię, skoro ja nie mam pieniędzy, jeszcze dostałam oprócz. To była pierwsza historia. Także sobie pomyślałam, 500 funtów co? I zadzwoniłam do niego, a się okazało, że on wcale do mnie nie dzwonił. Ktoś mi zrobił głupi żart i chciał mnie opróż. Druga historia była taka, że często ze znajomymi grywaliśmy w różne gry i zabawy, zakłady też oczywiście przyjmowaliśmy. No i przegrałam jeden zakład. I z zakładem była taka historia, że jeśli się przegra, to ktoś będzie musiał się rozebrać, w sensie nie całym, tylko ściągnąć pod koszulek, a na całych plecach markerem niezmywalnym narysuje się coś. Oczywiście było powiedziane, że żadnych wyzwisk tam nie będzie napisanych, czy też brzydkich rzeczy też nie będzie. Natomiast przegrałam ten zakład i postanowili, bo to już było za czasów, kiedy była Gra o Tron, a jestem zajowana, jeśli chodzi o ten serial. Poza tym mieszkamy w mieście Smoka, więc stwierdzili, że mi narysują na całym długości tutaj, od tutaj szyi, po lędźwie, po barki praktycznie, na całych plecach tym markerem wielkiego smoka. I mi narysowali tego smoka. To też było, słuchaj, lato i przez tydzień nie mogłam się domyć po tym markerze po prostu, bo nie dość, że plecy, niezmywalny, próbowałam wszystkiego, peelingów, różnych innych cudów, płynów do demakijażu, mleczek do demakijażu, niczym nie chciało o to zejść. I jak była taka temperatura, jak teraz mamy, prawie 30 stopni i ja cały czas chodziłam w takim t-shircie potąd, bo nie dało się odsłonić pleców, bo byłam cała wyrysowana. Druga historia ma związek z tym, że kiedyś jechałam na egzamin i wszystko było super. Wtedy mieszkałam na Korwodzej Górce. Wsiadłam w tramwaj, wszystko było okej, okay, dojechałam do Mogilskiego i nagle tramwaj się zepsuł. Także ja próbowałam się kontaktować z każdą osobą z grupy. No ale nie wychodziło. Ja sobie pomyślałam, że okej, okay, to może kazał im prowadzący zostawić telefony w jednym miejscu i nie mogłam z nich korzystać. I wpadłam na ten egzamin. W sumie jeszcze było 3 minuty do rozpoczęcia. I idę tam i widzę, że oni już zaczynają pisać. I wchodzę. Mówię, dzień dobry, a on, tak, tak, sam przypadek pani siada. I mogłam pisać ten egzamin. A trzecia historia, jaka miała miejsce, to jest znowu Sylwestra. I był taki czas, że stało jedno mieszkanie puste i uznaliśmy, że w sensie nawet moich rodziców, ponieważ nie wynajmowali tego mieszkania i uznaliśmy, ponieważ nie mieliśmy miejscowe na Sylwestra, że ze znajomymi, że pójdziemy na tego Sylwestra właśnie, powiedzmy, do tego mieszkania, oczywiście, że wszystko później posprzątamy. Zjechaliśmy się, słuchaj, na tego Sylwestra, otwieramy drzwi, pierwsza osoba poszła do łazienki, a tutaj woda stoi po kostki prawie. Okazało się, że rura pękła i dobrze, że to pękło akurat chyba przed dzień, ponieważ no nie rozlało się jeszcze na całe mieszkanie i nie zdążyło się zaleć mieszkania. W związku z tym przez pół Sylwestra tak naprawdę sprzątaliśmy łazienkę i przedpokój, dywany i wszystkie inne rzeczy, także taki był Sylwester. A trzecia historia ma związek z tym, że raz poszłam do klubu
razem z koleżankami, ponieważ chciałyśmy tam poznać nowe osoby. I jak szłyśmy po rynku, to zaczepił nas jeden koleś, który miał taką pieczątkę. I powiedział, że kolega ma wieczór kawalerski i zbiera po prostu te pieczątki od dziewczyn i czy my byśmy mu ich po prostu nie poprzebijały. Ja pomyślałam, że świetnie. A on ściągnął spodnie i powiedział, że mu odbić pieczątkę na tyłku. Także to była moja trzecia historia. No to zgaduj pierwsza. Mi się wydaje, że historia z Sylwestrem może być prawdziwa. Tak. Zgadłaś. Tak! Zgadłaś. A ja myślę, że druga historia u ciebie jest prawdziwa. Ta z egzaminem. Tak. Tak. O ja! Tak. Czyli remis mamy. Remis mamy. Także to by było na tyle. Kciuki w górę dla Joasi za to, że się tutaj ze mną pojawiła. Obejrzyjcie również nasz wspólny film na Asi kanale. Zapraszam. Tak, zostawcie jej suba. Zostawcie również łapkę w górę pod tym filmem. To może tutaj więcej osób się pojawi w roli gościa, ale nie na tej kanapie, bo jesteśmy łasi. Ale czemu nie możemy zrobić w jakiś film z większą ilością osób, prawda? Kanapa duża, się jeszcze ktoś zmieści. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Hej!